witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. I Przemysław Gawin, Bytobia pokonuje Lech Gdańsk 1-0. No, troszeczkę dziwny mecz, bo naprawdę pierwszy strzał, wypadła bramka i Bytobia jeszcze do prowadzenia nie oddała. Dokładnie. Dzisiaj Lechia też w pierwszej połowie no szczególnie nie potrafiła za bardzo wygrać. Bardzo do tego było samo jak Bytobia. No, ogólnie ten mecz w pierwszej połowie szczególności nie obfitował zbyt wielkie emocje. Tak też zaznaczaliśmy w relacji radiowej, że te emocje no, to były raczej niemskie w pierwszej połowie. To się nieco rozkręciło, szczególnie końcówka jeszcze taka była dosyć emocjonująca i chyba temu ponad tysiącowi kibiców Bytowi na stadionie tutaj zadrżały serca, kiedy piłka uderzyła w słupek bramki 10, już chyba 6 minucie nawet spotkania, także no nie wiem, brakowała. Tak jakby to prowadziła do wyrównania samej końcówce meczu i do dogrywki. Dziwny mecz, było kilka roszad w składzie, zagrał Mateusz Kuszman, bardzo dobry mecz zagrał Krzysztof Bąk. Myślę, że troszeczkę też dlatego, że dał mu szansę, że po pierwsze był drugim meczowym, ale po drugie, wiadomo, jego zespół zagrał też na szpicy Orlando Kwasa. Nie miał zagrać Krzysztof Sobykowski z powodu, że tych karty nie jakoś wcenił występ i Wojtka, no to pewno walki o tym nie bały się zawodników Lechii Gdańsk. Na pewno nie można było powiedzieć, w jego występie, że to był jakiś strachliwy występ, że to jest z jakimś wielkim respektem poszedł do tych zawodników z Ekstraklasy. Nie, on dzisiaj grał bez respektu, można powiedzieć. Naprawdę grał dzisiaj dobrze, to ja może dobrze słowo, ale tak porządnie. No, starał się, gdzieś tam parę razy wywalczył ładnie piłkę. Myślę, że no, może nie aż tak dobrego rywala jak Lechia gdzieś tak z granej defensywy, bo ogólnie defensywa Lechii dzisiaj funkcjonowała nieźle. To myślę, że Orlando mógłby się pokazać jeszcze lepszy z strony. Szykuje nam się taka sądurka, taki też scenariusz fajny, trzeba było historię sobie zapisać. No nie wiem, co się stało, bo nie wiem, co się skończyło. Parę przeszkodziły nam widzę, ale się tym razem tak nie stało. Musimy to podporządkować sukces dzisiaj, no bo Górę Starskie po raz pierwszy odbierze się do Ekstraklasy Polonii i wygra. Tak. Oby to się nie skończyło tak jak w zeszłym sezonie, chociaż w zeszłym sezonie trudno było rozgraniczyć te, tak się wydaje, ligę i puchar, gdzieś tych czasami siły brakowało. Myślę, że w tym sezonie na razie to ja bardzo dobrze wyszła ten sezon. Przecież to są same zwycięstwa do tej pory. Sparingi, potem puchary, liga i teraz znowu mecz pucharowy. Same zwycięstwa. No tak, udanego sezonu to początku sezonu to jeszcze chyba to ja nie miała nigdy, nie notowała. Dlatego myślę, że na razie jest dobrze, ale jeszcze też nie było problemu takich chorobnych zobrazów. No zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Na razie jesteśmy zadowoleni, żeby to wygrała z Lechią Gdańsk. Seria zwycięstw od meczu barażowego wyciągnął na wszystkie, tak? I Sparingi, i Puchar, i Liga. To jest wielkie ukłony dla wyższego dla trenera Starskiego, no bo na pewno na tym początku sezonu nie za co bić prawa. Ta drużyna na pewno stać na wielki plan trener Marusa otoczy. Jak się stało, że to tak nagle dobrze gra, a wcześniej to różnie bywało. Co jest wskazane? Taki moment przełomowy tej drużyny. Ja myślę, że troszeczkę tutaj ta atmosfera z konkursu inna, chyba teraz świetna atmosfera w Dolskiej Szatni. I to ona mogła spowodować, że ta drużyna potrafi coś dla drużyny ponownie. Tak, na pewno atmosfera jest bardzo dużym powodem tego, że Bytowia gra tak jak gra. Przepraszam. Ale no, też myślę, utrzymanie w tych meczach barażowych, jednak dwa tak okazałe zwycięstwa, na pewno też bardzo wpłynęły na to, że Bytowia gra tak jak gra, że ta seria dalej trwa. No i to właśnie, że trwa, że Bytowia wygrywa te spotkania. Coś napędza zespół, mi się wydaje, że po prostu kolejne zwycięstwa i kolejne mecze bez porażki. Ale zgodnie się, że jeśli chodzi o poprzedni sezon, to ja myślę, że Puchar Polski zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław, to wygrał z Arką, ona w ogóle została skrzykowana na nich. Tak. Bytowia potrafiła się w zeszłym sezonie motywować bardzo na mecze o dużą stawkę. Tam Bytowia potrafiła zagrać bardzo dobre spotkania, a z takimi rywalami wydawałoby się łatwiej do ogrania, ale wygrać nie potrafiła. I to był taki problem w poprzednim sezonie, że gdzieś nie udawało się tych meczów
historycznie jest tam, że nie będzie na tym grać. Dlatego myślę, że to wygląda jeszcze zdecydowanie lepiej, bo na początek sezonu 5 jest to dobre. Tak, ale też jest kształt barażu, też była taka dosyć ważna przerwa od meczu z Radomiakiem. Mówimy do tego dołożę z Radomiakiem w pucharze i pucharze tylko w barażach o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Także seria trwała i oby trwała jak lubiła. Ostatnia porażka z Radomiakiem to jest 13 maja i mecz z Wigrami z Suwałki. Także no, naprawdę tak jak kiedyś liczyliśmy te mecze z wygranej, tak. To już było też kilka ładnych miesięcy wtedy było, to się zastanawialiśmy, jak długo musimy czekać, a teraz w końcu mamy taką serię, na której chyba większość z kibiców nawet się spodziewała, że tak, dobrze, by to ja zacznie ten sezon. No i oby tak było dalej, już spotkanie z ruchem tworzy. No i musimy postawić kolejny krok, pokonać ruch. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że troszeczkę będziemy przystępować jako faworyt, mimo że ruch jest spadkowiczem, to pokazuje, tak, jaka jest różnica między ruchem a na przykład Wiedeniem, tak, taki, który już jest 11 punktów, bo wiadomo, że ruch miał pominąć 5 na starcie. No tak, ale z ruchu została nazwa renoma tego klubu, historia, ale... A też nie możemy lekceważyć, prawda? Tak, ale już teraz ten klub jest troszeczkę w rozsypce ostatnimi czasy, bo problemy finansowe, też zakaz transferowy, teraz jeszcze nawet dwa, żadnych tak naprawdę na razie wzmocnienie ruch nie mógł wystawić, przynajmniej w składzie za tych zawodników. Także no... Faworyt? Myślę, że tak, no, patrząc na to, co ostatnio pokazuje ruch Kozłów, który przegrał te dwa spotkania, a Bytomia, która wygrała tak naprawdę wszystko do tej pory, to też przegrał spotkanie pucharowe z Kowym Gogów wczoraj bodajże, 1-2. Także no, na pewno myślę, że Bytomia jest... nie mówię tylko słowa faworytem tego spotkania. No co? Z roli tego faworyta dobrze się wywiązać w sobotę. A za dzisiaj dziękujemy Państwu. Jestem Wam oraz Przemysław Gali.